A więc wczoraj przyszedł mój nowy kas. Zaraz obczajemy, jak on wygląda. Wcześniej latałem w RPH 10, teraz pole na 11. Zobaczymy, czym się różnią. Malowanie trochę nietypowe, ale mi się podobało. Chciałem taki, co mamy w kartonie. Instrukcje, to w RPH. Drugą ciemną szybkę, która będzie od razu założona, bo wjazd już nie jeżdżę. Pokrowiec. Oczywiście pinlocka. No i zaraz zobaczymy, jak on tu wygląda w środku. Test jest nóweczka. Wczoraj Black Friday, ale nic nie było z tym wspólnego. A więc malowanie Venom. Taki chciałem w tym roku. Tak się prezentuje. Bardzo fajnie, podobał mi się. W końcu go mam. I co tu mamy? Dodatkowe naklejki, które przychodzą tutaj w miejsce przedłużania tych oczu. Oczywiście będzie tylko na czarnej szybie. Może czasem dokupię sobie lustrzankę. No, czym się różni od dziesiątki? Na pewno tym wlotem z tyłu. Dziesiątce był widoczny, który jest zasłonięty. Wizjer jest niby o 3% chyba bardziej większa widoczność. Dodatkowe wloty. Te kanały przepływowe chyba w dziesiątce były 4. Tu jest niby 11. Kask jest, bo ma dodatkowo jedną powłokę więcej. W dziesiątce były 4, tutaj jest 5. No taka ciekawostka, dodatkowe dla ratowników medycznych, wyrywane policzki w razie gleby, oby nic tego nie były, było. Odblaski. No mamy tutaj tego wlotu w dziesiątce, w środku nie był zamykany. Podbródek jest w dziesiątce odczepiany, tu jest jakby już na stałe. No i tak wygląda. Zajebisty. Do tego może czasem lustrzankę kupię. Chyba nie wiem, czy zobaczę, ale na pewno pójdzie ciemna. Zaraz ją zamontuję, to zobaczymy, co będzie wyglądało. No różnie się też tymi pokrętłami, że mają gumki, że razie jak ma się rękawicę mokrą, to lepiej się reguluje. No ja w tej marki jestem bardzo zadowolony. Jeździłem poprzedni Jorge Lorenzo w karbonie. Mega mi się nie łatało. Także w tym też będzie. Tak mi się wydaje. Teraz zamontuję ciemną szybę. Dam naklejki i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Także już mamy założoną ciemną szybę. Montaż i demontaż trwa 30 sekund. Bardzo łatwo, szybko. No różni się w tym w dziesiątce też tym zamknięciem 11, że masz tą blokadę. No i tak wygląda. Ciemno, myślę, że kozacko. Bardzo lekki. Mimo że mam jedną skorupę więcej, bardzo lekki nadal niż ta dziesiątka. Także. Tak to sobie wygląda. Zobaczymy, jak będzie na R1 wyglądał.